Cześć, witam. Tu mamy dzisiaj nasz 12.04 na 2024. Składam go wreszcie już do końca. Tu mam barometr założony. Tu teraz żółw, jak się odpali, to tak 13 do na pełnym gazie, tak po 14 idzie na pełnym gazie. Tak jak na wolnym, tak 13, to jest 12, to jest 13 bar, tak na wolnych obrotach. Pompka, mam tą wzmocnioną, tą 27 litrów Hylmetu chyba, tak, tą powiększoną, co u nich tylko w sklepie idzie dostać. No i jak się zmienia tutaj żółwia na zająca na wolnych obrotach, no tam przeskoczy tak do 10 i cofnie, ale już jak tam się ustawi 1200 obrotów, 1300, nawet przy 1000 obrotów, to praktycznie tylko jak on z 14 skoczy nazad do 12 i nazad skakuje, tak praktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym całym zasilaniem żółwia, nie ma uskoku, także pompka zasilająca dość tyle uzupełnia, dość szybko zdąża uzupełnić to. Co teraz mam moje przeróbki takie. Tu, ten tutaj, o, światło troszkę inaczej. O, światło. Tu mam na razie takie coś zrobione. To jest filtr wstępny. Nie wiem, czy będzie tu. O, no, wyostrz teraz. O, teraz dokładnie widać ten numer. Tylko teraz na drugi raz już bym nie brał tego, bo tu jest naprawdę taki malutki filterek w środku tylko włożony. On ma 11 cm, 11 na tak 5 poprzeczną 5 cm. A długi jest na 11 cm. Bardzo mały ma. O tym oznaczeniu, to chyba w Zenoxie one są. O tym oznaczeniu drugi jest po kolei, jest drugi. On jest dłuższy o 5 cm. Także on, no, zawsze więcej litrów. Ten tu ma niby przepustowości 60 litrów. A tamten ma 120, nawet ten 5 cm dłuższy. No ale tak jak mają zrobione, tak mają. Tu jest zasilanie od strony pompy. Czekaj, tak to może chwycę. Tu jest zasilanie od strony pompy. Wchodzi, tu idzie na plecak. Już prosto tu wąż, ten stary, co wąż miałem, tam idzie na plecak. Tutaj przyniosłem filtr. Mogłem też, był tu filtr, tylko ten puszkowy. Ten puszkowy oryginalny filtr był, że z mikropompki szło olej na rozdzielacz żółwia, wałkową i poprzedniego napędu, i dopiero z powrotu wracał przez filtr i szedł na tył, na most. Tam jest wężyk teraz podłączony, tam jest na powrót na most, smarowanie tylnego mostu. Teraz moja przeróbka idzie tak, z pompki żółwia zasilającej idzie tu na filtr z tej strony, tu od tej strony na filtr, przechodzi przez filtr, idzie wtedy tutaj tym wężykiem na rozdzielacz. Znaczy tu będzie widać, o, tam na rozdzielacz, tam, o, tam na rozdzielacz, z rozdzielacza, no, zasila rozdzielacz ten olej, z rozdzielacza idzie na ten filtr, tutaj jest wężyk zrobiony na ten filtr, z filtra wychodzi na tu kruciec gruby, o, wyjście, tam to kolanko, tu, o, tu kolanko i tu mam na razie, idzie tu tam na drugą stronę,
na drugą stronę i przychodzi tutaj z dołu, są dwa kolanka. Dwa kolanka, nypelek. Jest tu zrobiony. Kabel mi się zakręcił. Tu jest wyostrz. Jedno kolanko, tu jest ostre, drugie kolanko, tu jest nypelek w środku i do nypelka jest gdzieś z 5 cm rurki dospawane. I on akurat wtedy, ten olej leci pomiędzy drugi a trzeci bieg, albo pomiędzy drugi a czwarty bieg. Pomiędzy drugi a czwarty na szybkiej skrzyni, a na wolnej skrzyni pomiędzy drugi a trzeci bieg. Tu akurat sika, a oryginalnie tu był oryginalnie był taki stycznik, czujnik do odpalania. To musi być tu, to na bok. Ten tu musi być na luzie. Ten tu musi być na luzie, dopiero ten czujnik poda prąd i można odpalić. Jak tu będzie bieg włączony, to tu się rozłączało i wtedy nie szło traktora odpalić, czyli na zapych czy coś takiego nie dopomógł traktor rozrusznikiem, bo nie zdał rady włączyć. Takie coś. Tu mam dziurki pozaspawywane, te odpowietrzniki. Mam zrobione z plecaka tutaj, z tego oryginalnego wyjścia. Tam do tego wyjścia nie ma, to po prostu wyjście jest teraz zaślepione. Mam tu zrobiony taki... O, pójść tu dalej tu. Takie kolanko. Rurkę mam, rurkę. I tu jest wyjście z górnej strony. Tam jest zasilanie z dolnej strony. I tu taki sobie wężyk. Tam na końcu jest filtr od benzyny. Ten w środku nie jest siatką, tylko z filtrem papierowym. I tam sobie do odpowietrzania. I tam z tyłu będzie powietrze zaciągać. Tu w środku w rurkę mam zwinięte ze starego filtra olejowego z wierzchu, taka siateczka była, taka oczko, no taka siateczka druciana. Mam zwinięte w rolkę, w rurolek i tu włożone w środek, żeby ten olej, który się będzie tu chciałby jakby przedostać, te opary oleju będą na tej siatce się tu skraplać i będą spływać na dół, nazad tutaj z powrotem do tam na dół do krótca powinny wtedy spływać. Co jeszcze za przeróbki są? No to przeróbki to właśnie jest tu to zasmarowanie tylnej skrzyni, właśnie skrzyni, zmarowanie skrzyni. To będzie szło z tego filtra na chłodnicę, z chłodnicy nazad będzie wracać i będzie lało tam w skrzynię właśnie w środek, ten cały olej skrzynię będzie smarował. Tak, dosmarowywał i chłodził skrzynię, już chłodny olej. A za smarowanie tylnego mostu, o, tam cienki taki wężyk jest na dole. Tam taki cieniutki wężyk jest jeszcze u mnie tutaj w dwunastce. To zasilanie, nie zasilanie, to jest ta pompka tłoczkowa, o. Pompka tłoczkowa, tu stąd ten wężyk, rurka, tutaj z żółwia częściowo odbiera olej i smaruje, no smaruje, odbiera ta pompka olej stąd, idzie na tą pompkę, wężykiem mam tu zrobione dookoła, tu idzie wężyk w poprzek i wtedy przychodzi tam i smaruje wtedy tylny jakby atak dodatkowo jeszcze. I jeszcze co mam zrobione? A, bo miałem tu z powrotu, będzie widać tu, z powrotu miałem wolny spływ, częściowo pompka zaciągała i stąd szedł olej na tylny, smarowanie tylnego mostu. Ale też dopatrzyłem się, że tu musi być podciśnienie, jakieś ciśnienie, nadciśnienie. Bo tu tą rurką małą, czekaj, wyjmę zegar, będzie troszkę lepiej widać. Tą rurką smarowanie jest tam nawałki sprzęgłowe. Nawałki sprzęgłowe
I też tu pod tą rurką, pod obudową, pokrywą tutaj biegów jest smarowanie wzmacniacza momentu, żółwia. I teraz jak ja miałem to zrobione jako czysty spływ i jeszcze zabierał stąd olej pompka tłoczkowa, to tą rurką naprawdę bardzo mało szło oleju. A na smarowanie żółwia, no szło tam, szałowo nie szło, ale na pewno coś tam szło, ale mało, powiedziałbym. Teraz, jak to wyjście idzie przez filtr, to już filtr daje opory, tam powiedzmy jeden bar może da oporu, nie wiem ile mają, bo one mają w środku ten bypass, pewnie ten filtr, bo to jest ten dłuższy filtr o znaczeniu OP, OP. Będzie widać. O, pa, pa, pa. OP 577. To jest dłuższy filtr. Chyba do Zetora małego 7045. Ale nie jestem pewien. On jest po prostu dłuższy niż od 60. Bo oryginalny tam wchodzi od 60 filtr. Ale on jest o 1/3 krótszy. Ten filtr. On będzie taki gdzieś potąd długi, on tak będzie to tu 1/3, ten tu jest dłuższy. To jest OP 577 z filtrona numer. I wtedy mówię, to tu będzie, ten filtr daje jakiś opór, tam powiedzmy chociaż jednego bara, jakby stawiał opór, to już na pompkę lepiej ciśnienie idzie, lepsze. I na smarowanie jakieś lepsze ciśnienie idzie. I tutaj jeden bar, powiedzmy tym cienkim rurkom na te wałki sprzęgłowe, lepsze jest smarowanie i napęd, smarowanie łożysk żółwia. Żółwia, jak ten żółwia, satelit żółwia, o, wzmacniacz momentu. Tam jest lepsze smarowanie. Tak sobie to przemyślałem i tak to uczyniłem. Napiszcie, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Tu to chłodzenie tej skrzyni, tu dąd, jak będzie chłodny olej już z chłodnicy wracał i tutaj chłodził te tu wałki, skrzynie biegów. Ja myślę, że to chyba będzie dobre. No po prostu tutaj w skrzynie będzie bryzgał tam na te zębatki i chłodził, bo wiadomo, tu mi się zatarł przecież na tym drugim i trzecim biegu. A ten akurat ten otwór akurat pasuje, że on na drugi i trzeci bieg na tą podkładkę dzielczą akurat będzie robił chłodzenie akurat w tamtym miejscu. Także myślę, że chyba będzie dobrze. Także to jest na razie z tych moich przeróbek. A jeszcze chwilkę,